Ten mikrofon to pogromca wielu interfejsów. To Shure SM7B, który wymaga naprawdę solidnego wzmocnienia. Dlatego obok niego bardzo często pojawia się Cloud Lifter. Ale co jeżeli Shure rozwiązał wszelakie komplikacje takim maluszkiem? To co widzicie tutaj to Shure MVX2U, czyli taki nabój, który możemy wpiąć na przykład bezpośrednio do mikrofonu. Akcesorium jest bardzo proste, tak samo jak prosta jest zawartość opakowania. Mamy tutaj przewód z podwójnym USB-C oraz garść papierków. To wszystko. Czego w tym zestawie brakuje? Wydaje mi się, że przejściówki z USB-C na USB-A oraz trochę dłuższego przewodu, bo zależnie od tego, jak będziecie z całego akcesorium korzystać, może pojawić się tutaj potencjalna wada, ale zanim o niej powiemy, rzućmy w ogóle okiem na budowę. Całość wykonana jest solidnie, jest stosunkowo ciężka. Na froncie żeński XLR do wpięcia, a z tyłu USB, dioda informująca o zasilaniu fantomowym oraz jack do odsłuchu. Oczywiście wszystko ma zabezpieczającego klipsa i muszę przyznać, że to urządzenie bardzo ciasno siedzi w osadzonym XLR-ze. I w tej budowie pojawiają się pewne haczyki, bo na początku pokazałem wam, że całość można wpiąć bezpośrednio do mikrofonu. Oczywiście, natomiast jeżeli mikrofon macie na ramieniu, to naturalnie przewód dostępny w zestawie będzie za krótki. Szkoda, że nie zaserwowano chociażby takiego 3-metrowego, aby mógł spokojnie obsłużyć większe biurka i żeby był on możliwy do ukrycia w ramieniu. Poza tym taki, nazwijmy to, nabój do mikrofonu może kolidować z niektórymi statywami podczas ruchu. I o ile całość dobrze komponuje się na przykład z shotgunem, to już przy takim SM7B całość kreuje trochę więcej znaków zapytania. Rozwiązanie w tym wypadku jest tak naprawdę jedno. Nie wpinamy MVX2U bezpośrednio do mikrofonu, a zamiast tego tutaj umieszczamy standardowy przewód XLR, następnie podpinamy już ten oto sprzęt, no i finalnie od niego puszczamy USB, więc całość znajdzie się gdzieś pomiędzy na drodze, tylko że tutaj też trzeba zachować jedną moim zdaniem istotną zasadę. Całość po prostu musi być gdzieś na powierzchni biurka, przecież znajduje się tutaj odsłuch, prawda? To są problematyczne kwestie, a już szczególnie w obliczu SM7B właśnie, który sam w sobie ma mocowanie będące dla części statywów odrobinę bardziej wymagającym. Tak więc dla jednych, którzy będą chcieli korzystać z tego urządzenia bezpośrednio przy mikrofonie, wymagany jest znacznie dłuższy przewód i będziecie musieli go kupić we własnym zakresie, a dla innych idealnym rozwiązaniem będzie po prostu umieszczenie właśnie tego sprzętu między XLR-em a USB, natomiast gdzieś w granicach odsłuchu. I wiecie co jest najlepsze? W tym miejscu tak naprawdę wady się kończą. Zaczynają się zalety, bo ten malutki, skromniutki interfejs jest nie tylko miniaturką modyfikującą mikrofony z XLR na USB i nie tylko oferuje solidne wzmocnienie sygnału, ale także dostęp do aplikacji Motive, która znacząco ułatwia wstępną modyfikację audio. A no i z tego co póki co wyczytałem i dałem radę sprawdzić, jest to produkt niekompatybilny ze smartfonami czy tabletami. Producent wspomina także o tych na jabłuszku. Niewykluczone, że za jakiś czas się to zmieni, ale na moment premiery jest to akcesorium dedykowane PC-tom, jak i po prostu Macom. Zacznijmy jednak od gaina, bo ten maluszek serwuje nam 60 dB czystego wzmocnienia sygnału. Jest to na tyle istotna wartość, że obsłuży praktycznie każdy jeden mikrofon, który jest wykorzystywany podczas streamingu czy nagrań na YouTubie, włącznie z SM7B, który jest uważany za tego najbardziej wymagającego. SM7B potrzebuje bowiem aż 59 dB, czyli nasz malutki interfejs zasili go tak jak powinien. Efekt? Posłuchajcie sami. Zaczniemy sobie od fragmentu tekstu na wybranych ustawieniach, które znajdują się tuż pode mną. Spowijała go licząca wieki ciemność, ale to nie przeszkadzało mu widzieć wszystkiego dookoła, tak jak nie przeszkadzał mu brak jego oczu. Był czarownikiem i to potężnym. Jego spektralny wzrok pozwolił mu dostrzec każdy fragment celi wyraźniej nawet niż byłoby to możliwe, gdyby korzystał z pary oczu. Sprawdzamy szumy. No i myślę, że całość jest zakończona. Mocy tutaj po prostu nie brakuje, mikrofon zawsze brzmi tak jak brzmieć powinien, ze wskazaniem, że na przykład SM7B, będący sam w sobie mikrofonem dosyć ciemnym, uzyskuje przyjemną klarowność, a jeżeli chcecie wejść na trochę większy poziom ciepła naszego głosu, to należy wskoczyć do aplikacji Motive. Bo Motive daje wam tak naprawdę wszystko na każdym mikrofonie, który do tego urządzenia jest podpięty, więc mamy regulację gaina, mamy również limiter, kompresor, czy na przykład equalizer, jeżeli chcemy z niego skorzystać. Mamy tak naprawdę dwie zakładki w tej aplikacji, no i na początek przejdźmy przez zakładkę auto, gdzie możemy zmienić podstawowe ustawienia, na bazie których później kalibrujemy presety, na przykład pod różnego rodzaju mikrofony, które mamy. Aktualnie znajdujemy się na SM7B, no i mamy oczywiście pozycję mikrofonu, ja jestem na far, poza tym mamy tonację mikrofonu, jesteśmy na bright, ale przejdźmy też przez neutral, który brzmi w ten sposób, no i jeżeli chcemy uzyskać troszkę więcej głębi, zawsze możemy sięgnąć po tonację dark. Gain też jest do zmiany, jeżeli naszym zdaniem mikrofon jest zbyt czuły, możemy sobie przejść na poziom niżej, jeżeli jest zbyt cichy, no to wtedy możemy rzucić
okiem na zakładkę Louder, jest Phantom Power, możliwość zmiutowania mikrofonu. No i jeżeli bawimy się odsłuchem zarówno z mikrofonu, jak i jakimś dźwiękiem, który płynie bezpośrednio z komputera, to tutaj mamy odpowiedni suwak. Moim zdaniem jednak znacznie ciekawsza jest zakładka Manual, ponieważ tutaj poza zapisywaniem presetów oraz fantomem i miutowaniem mikrofonu mamy możliwość korekty gaina bardzo precyzyjnie. Poza tym ponownie miks dźwięku bezpośrednio z komputera oraz tego, co słyszy nasz mikrofon. Jest equalizer, którym możemy się pobawić. Jest to pięciopasmowy equalizer, który powinien Wam wystarczyć do takiej wstępnej obróbki podczas nagrań. Jest high pass filter, limiter, który też możemy sobie uruchomić oraz kompresor, który też możemy uruchomić, jeżeli zajdzie taka potrzeba. No i te presety, które tutaj realizujemy, znowu można zapisać, a później wykorzystywać przy kolejnych mikrofonach. Więc tak naprawdę, o czym chyba już wspomniałem, ta aplikacja daje nam dosłownie wszystkie te możliwości, które były w MV7 i aktualnie są one rozszerzone na wszelakie mikrofony, które poprzez MVX2U podepniecie do Waszego komputera. I teraz zapytacie, czy całość jest warta 650 zł, bo taka ma być startowa cena za dzisiejszego maluszka. Odpowiedź zdaje się być oczywista, w końcu to maleństwo zasili nawet najbardziej wymagające kultowe jednostki, jak wspomniany Shure SM7B. Przeważnie SM7B wymaga solidnego interfejsu audio plus Cloudliftera, który sam w sobie kosztuje kilka stówek. Wówczas cena za komplet SM7B plus MVX2U jest po prostu niższa. Mamy w dodatku odsłuch, dostęp do aplikacji, wszystko w jednym. Z drugiej strony mamy tutaj też pewne konstrukcyjne znaki zapytania, więc nie będzie to produkt idealny w każdych warunkach roboczych oraz nie zawsze wygodny, szczególnie jeżeli mamy go umieścić poza statywem, a jednocześnie zależy nam na przepinaniu różnych par słuchawek i stałym wykorzystywaniu odsłuchu. Wnioski? Doskonała kompatybilność pod kątem zasilania wszelakich mikrofonów, świetna jakość sygnału, poza tym kompaktowość, więc możemy sobie całość zabrać dosłownie wszędzie i nie będzie nam przeszkadzać, oraz kolejna sprawa, mianowicie dostęp do aplikacji Motive, którą mógł kusić MV7 i mamy tam mnóstwo funkcji. Są jednak pewne ale, o których już mówiłem i uważam, że jest to sprzęt dla bardzo określonej grupy odbiorców, natomiast będzie to grupa z pewnością zadowolona z kompleksowego podejścia. Jednocześnie w 100% wiem, że poszukując chociażby łatwego rozdzielania ścieżek i takiej stricte streamerskiej formuły, znacznie ciekawszym wyborem mogą być standardowe interfejsy, które są serwowane od marek, powiedzmy, gamingowych. Niemniej ten Shure MVX2U jest to produkt dobry, jest to produkt opłacalny i jest to też produkt, który przed zakupem warto przemyśleć 2 albo 3 razy, czy będziecie w stanie wykorzystać go w pełni i czy będzie on dla Was po prostu rozwiązaniem wygodnym, bo co do jego jakości oraz co do jego możliwości nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, natomiast kwestia, jak go umieścicie i gdzie go umieścicie, może pozostawać dyskusyjna. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim sprzęcie. Dla mnie jest to zdecydowanie ciekawostka, ponieważ wcześniej miałem okazję pokazywać Wam czegoś takiego na YouTubie, także dziękuję marce Shure za udostępnienie tego konkretnego sampla i myślę, że będzie one dosyć częstym bywalcem przy testach różnego rodzaju mikrofonów na XLR. Także to wszystko, do usłyszenia w kolejnych nagraniach. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować, połapkować i skomentować. Na razie, cześć!